Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Właśnie wróciłam ze sklepu, z zakupów małych. Chcieliśmy Wam się pochwalić, Kukulek. Ponieważ Kajusia brała udział w takiej akcji Kindera, że się zbierało... Nie zbierało, co się kupowało się jakieś słodycze. I paragony. Za minimum 10 zł zatrzymywało się paragon i wtedy można było wysłać ten paragon i było losowanie, można było otrzymać jakąś tam nagrodę. Dwie nagrody były. 15 tysięcy i... na zorganizowanie jakiejś imprezy Kinderbalu, albo piniata ze słodyczami Kinder. Taka duża piniata. I właśnie Kajusia dzisiaj dostała przesyłkę. Przesyłkę, zaraz Wam pokażemy. Udało się, wygrała w losowaniu piniatę i zaraz Wam pokażemy, jak ona wygląda. Duża paka. Z tym, że to jest taka piniata, którą samemu sobie trzeba złożyć, udekorować i tam włożyć do środka słodycze. No to bomba będzie. Zobaczcie, jaka wielka paka. Ogromna paka. Mnóstwo słodyczy. Szokobonsu, zobaczcie, ale super. No. Kinder Bueno. Ale z tego jest ogrom. Tak. Jeszcze tutaj. No. Jest tego, jest. I tam jest jeszcze drugie dno. Tak, to już tam nie będziemy na razie otwierać. Bo to dopiero jak się złoży. A tu są różne dekoracje, żeby właśnie tą piniatę przyozdobić. To jest to w kształcie takiego robocika. Takiego robocika, jak tutaj widzicie. On będzie miał, nie, z metr będzie miał, nie? Wysokości. No, być może. No, nie wiem. Zobaczymy. No, także tak to wygląda. Później po złożeniu pokażemy. Jak to się wyszło. Kukulku, to nie jest paczka jest dla Ciebie. Normalnie nie dla Ciebie paczka. Ciebie do paczki schowamy, kukulku. No, bardzo ładny, bardzo hojny prezent, powiem. Tak. No, także warto brać udział w różnych zabawach, konkursach, tak, a nóż się uda. To nie są małe paczuszki, tylko normalne, zobaczcie, duże paczki. Tak, to są duże paki, normalnie. Normalne kinderki, nie? Także super. No, dużo, bardzo dużo tego. Będzie zapasik. I chyba u nas, kochani, wróciła zima. Proszę bardzo. Sypie. Od rana, nie? Właściwie. No, tak od rana się zaczęło. No, od rana. Najpierw troszeczkę, pomalutko. Najpierw były takie kuleczki, ta krupa, tak? A później, tak to wygląda. Kukuleczek się burzy, nie burz się, kukulku. Kukulek nam się tutaj wtrąca trochę. Kukulek się denerwuje. Zobaczcie, kochani, jak ta piniata wyszła. Także to całość, ten kartonik był w całości, a Kajusia ładnie naklejkami przyozdobiła. No tak, za 70 cm 80 będzie to miało. No i z tyłu tutaj się wkłada słodycze. I tam są właśnie słodycze. Tak, także tam sobie Kajusia już wsypała. Zostaw, kukulku, zostaw. Także podsumowując, to kochani, żeby wygrać, trzeba grać. Najstarsze powiedzenie chyba. Odkąd powstały gry, jakiekolwiek, brać udział i proszę bardzo. Może wasze dziecko wygra. W sumie w zestawie było 15 sztuk słodyczy. 5 kinderków, 5 razy Kinder Bueno, tych takich mini w paczuszce i 5 szokobonsów. Także no super, fajnie. No i taka pogoda na naszym balkoniku. Proszę bardzo, znowu zasypane śniegiem. Bardzo dobrze się sprawdzają te żaróweczki, to oświetlenie, powiem Wam, bo myślałem, że nie przetrwa, że to takie byle co, ale grubo się myliłem, czyli dobrze się trzyma, świeci się. Mogę Wam nawet pokazać i zaświecić, proszę bardzo. One działają, są wytrzymałe, także polecamy szczerze, bez owijania w bawełnę. One po prostu działają. To można zmienić, dobra. Ja to już rzucę. Także śniegiem mocno u nas sypie. Pewno w innych rejonach Polski też. U nas była taka właśnie, jak mówiłem wcześniej, taka krupa. Takie kuleczki leciały, a teraz już mocno, jak widzicie, zawiewa. Od nowa idzie zima, także ostrożnie, kochani, ostrożnie. Na drogach, w samochodach, na chodnikach, bo jest ślisko. Ja tak na chwileczkę tylko wyszedłem, zapnę się dobrze. O, tu mam drugi zameczek, bo tam jest jeszcze taka podszewka, ale wiecie, jak wychodzę na chwilę, to tej podszewki nie zapinam. Także
uwaga na drogach, uwaga w samochodach i w ogóle uważajcie na siebie, jak wychodzicie gdziekolwiek z domu, żeby bezpiecznie do niego wrócić, żeby się nikomu nic nie stało z naszych widzów i nam samym. Ja idę, to też bardzo uważam, wiecie, nie strugam cwaniaka, ale kurczę, no może się tutaj tak, o, tam bardziej do kuchni, bliżej kuchni. Także pogoda się zmieniła, myślałem, że już nie będzie u nas śniegu, bo wiecie, akurat my jesteśmy w takim rejonie, że nas to wszystko omija. Bardzo często tak jest. Gdzie indziej słyszymy wichury, słyszymy jakieś tornada, jakieś śnieżyce. A u nas narzekałem, że było szaro, że było mokro, ponuro. A tu bielusieńko. Ale widziałem, że Iris też pisała, że w Łodzi również biało i sypie i sypną śniegi. No to u nas też sypnął śnieg. Nawet się śmiałem, żeby odpisać Iris, bo najczęściej jest tak, pozdrawiamy oczywiście naszą stałą widzkę, bardzo cieplutko. Właśnie się śmiałem, że jak ja mam odpisywać, skoro wiecie, no ona pisze pierwsza o pogodzie, a ja mówię, no i u nas znowu taka sama. Także nie wiem, czy to idzie tak równiutko i my mamy taką samą. No w tej chwili widzicie, jak jest. Długo tu nie ustoję, bo dmucha bardzo, wieje, no i nieciekawie jest. Chciałbym, żeby chociaż chyciło, wiecie, tak, no ze 3-4 stopnie mrozu, żeby to byłoby zdrowiej po prostu takim powietrzem nawet oddychać, niż taka ma być klapa, bo to wszystko topnieje, no na razie nie jest, że nie mogę powiedzieć, że jest biało, tylko no, dosypuje cały czas i topnieje, chlapa breja się taka robi, jak patrzę tam w tamtą stronę. I tutaj trochę na balkonie się utrzymało, no bo tak akurat zawiewa. Także pogoda, no, spłatała figla, bo ja myślałem, że naprawdę nic z tego nie będzie. Na obiadek dzisiaj jadłem, przed chwileczką jadłem pierożki ruskie, przepyszne, uwielbiam w ogóle jarskie dania, uwielbiam pierożki i w ogóle takie rzeczy, kopytka leniwe, uwielbiam. No a jutro to nie wiem, jutro będziemy się naradzać z Danusią, co będziemy gotować, bo to jest odwieczny problem chyba 99% dorosłych Polaków, co na drugi dzień ugotować. No, będziemy się naradzać, być może zupa, bo my wiecie, my nie jemy, także jemy na dwa dania, nie wiem, ja już od wielu, wielu lat też tak nie jem, jak dawniej się to jadło, że przynajmniej tak u mnie było, że się jadło, wiecie, na zupę, później drugie danie, pod wieczorek i tak dalej. Nie, jemy na jedno danie i najwyżej jakieś tam przekąski później się robi. Kurczę, zmykam, bo zawiewa mi tu troszeczkę. Także do zobaczenia, kochani, do później. Dziękujemy Wam oczywiście za uwagę, dziękujemy, że poświęcacie swój czas i prywatny i oglądacie nas, nasze codzienne życie. Dziękujemy też nowym widzom, bo nowych widzów przybyło i zaczynają pisać do nas, bardzo miło do nas piszecie i za to też również bardzo dziękujemy, bo nic tak nie podnosi właśnie na duchu każdego twórcy jak taki oddany widz, który tak potrafi od samego. I jesteśmy wieczorkiem z Wami. Wieczorkiem, witamy serdecznie popołudniową porą. Tak, ja dzisiaj byłam, kochani moi, w przychodni. Bo dzisiaj sobie zrobiłam badanie krwi, dlatego że już tam kiedyś Wam mówiłam o tym, że przyjmowałam żelazo, że już mi się skończyło to żelazo, bo to tam miałam brać przez 3 miesiące, więc już te 3 miesiące minęły, żelazo wybrałam, także byłam u pani doktor i tak przy okazji po prostu, bo byłam na kontroli z Kają. I właśnie się dopytałam, czy robimy powtórne badanie krwi, żeby tam sprawdzić poziom tego żelaza i pani doktor powiedziała, że tak i mi wypisała skierowanie, chociaż nie na samo żelazo, a na, wiecie, na wszystkie te parametry takie najważniejsze, czyli jesteś tak blisko, Tomeczku. O, jak blisko jestem. A te odgłosy tam słyszycie, to spokojnie, nie gryzą się, tylko bawią się tam, bawią się tam nasze kudłatki. Nasze zwierzaczki, no. Kochane. Jutro chyba pójdziemy z Joszką, to znaczy Kingusia się wybiera jutro z Joszą do sklepu zoologicznego, tego naszego tutaj koło Dino, co powstał ten nowy Animals. Wiecie, fajny jest ten sklep, bo jest taki przestronny, nie jest zbyt duży, nie jest zbyt mały i fajnie sobie tam między półkami można chodzić ze zwierzakiem, więc Jolusia pójdzie jutro i
i zobaczy nowy sklep. Tak, Julusia pójdzie i zobaczy nowy sklep, bo jeszcze nie była. A ten sklep, jak będziecie kiedyś w lipnie, a macie zwierzaki, no to tylko od razu wyjaśniam. My nie mamy nic wspólnego z tym sklepem. Żeby nie było, że my zachwalamy, wiesz, o co chodzi. Nie, nie mamy, kochani, nie mamy. Po prostu bardzo nam się spodobał ten sklep. Obsługa nam się spodobała. I asortyment bogaty, jest wszystko, co potrzeba. I tak jak Danusia kiedyś powiedziała, że jest pokarm wysokiej jakości. To nie jest taki, wiecie, gdzieś tam w sieciówkach kupiony. No nie, ale to jak no. W każdym sklepie zoologicznym są po prostu karmy już takie... Są te z niższej półki i są te, wiadomo, z wyższej półki, także no. To już tam zależy, kto jak lubi i jak zwierzaki lubią, bo tak naprawdę czasami droga karma, a zwierzęta nie chcą jeść, bo to no, też tak bywa. No, też tak jest, też. No. Też tak jest. Także tak, no Dzionek nam zleciał dzisiaj, taki był dzisiaj strasznie jakiś taki senny, ospały. Sen, no. Wiadomo, że trochę było pracy, obowiązków, ale ogólnie znalazłam chwilkę, żeby się zdrzemnąć dzisiaj. Z pół godzinki chyba się zdrzemnęłam. Czasami a ja się fajnie zdrzemnąłem, jest. Nie. Ja się zdrzemnąłem z 10 minut. W mych ramionach? Tak. Tak się przytuliłem, tak? Danusia sobie coś czytała, a ja sobie tak tak, ja sobie internet akurat przeglądałam, tam no. Coś robiłam. Usnąłem od razu. A już wiem, co robiłam, rachunki opłacałam. No. No także... A ja mistrz zasypiania. Danusia, śpisz? Zobacz, nie, co tam nie, się nie, dzieje. No co ty. A, tam się dzieje, sceny dantejskie się dzieje. Jak mi się uda, to wam... O, już chyba mi się już zwierzęta uciekły. Leciały. Z łóżka. No, także tak wam powiemy, że w sumie nic tam szczególnego się dzisiaj nie wydarzyło. Nie. A odzywamy się jak zwykle do was, bo was bardzo lubimy i lubimy dla was nagrywać. Tak, bardzo lubimy i wiemy, że czekacie. Tak, dziękujemy za wszystkie wasze komentarze. My z Tomkiem tutaj co chwilę, jak tam Tomek coś przeczyta, to mi zaraz mówi, tak, ale miły zawsze, komentarz dostaliśmy, zawsze, albo, a ja tak samo, jak coś tam pierwsza wyczytam, to zobacz, kto nam napisał. No przed chwilą, trzy minuty przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, napisała Małgosia. I Małgosia napisała, kocham was oglądać i w ogóle Małgosia bardzo miło pisze. Wiecie, to się tak przyjemnie po prostu czyta, że... Tak, bardzo, bardzo. Teraz nie mamy siły, tak jak żeśmy to mówili, no a nieraz mamy taki dzień, że naprawdę albo było nerwowo, no co będę wam tłumaczył codzienne życie, no wy też żyjecie na tej samej planecie i wiecie jak jest, nie? No, ale jak poczytamy takie komentarze, to jest motor napędowy, żeby dalej nagrywać tą naszą codzienność. No. Pogoda widzieliście jaka jest i w tej chwili nadal sypie, tak, o, taki deszcz ze śniegiem, taki zacina. Pogoda dzisiaj jest taka no fatalna, no tak żeby tylko leżeć i spać najchętniej. No ja zaraz będę wiadomo, musiał że wyjść, tak się nie da, no, ty ale... też wychodzisz. Tak, idziemy za chwilę razem tam skontrolować się rzeczy i wracamy i już będziemy mogli sobie wypoczywać wolni w domku. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć, aha, odnośnie wczorajszego vloga, że tam daliście komentarze odnośnie pralek, pralkosuszarek i tak dalej, i tak dalej. Także za wszystkie wielkie dzięki, bo to jest dla mnie ważne. Ja też lubię wasze opinie na jakiś tam dany temat poczytać. I no, podjęliśmy już decyzję. Tak. Jednak zostajemy przy Samsungu. Przy Samsungu. Mhm. Tak, bo tam znalazłam akurat taki model, który mi interesuje. Cenowo, no to tam wyszło, nie wiem... niecałe 3000 można powiedzieć, bo jeszcze dokupiłam tą, wiecie... takie pakiety się dokupuje. Ten pakiet taki, żeby tam wnieśli, żeby... Rozpakowanie, tylko że ten pakiet to tak właśnie taki jest troszeczkę, wiesz co chciałem powiedzieć o tych pakietach, bardzo pomocne, z wielu powodów. Z wielu powodów, ale te pakiety są trochę takie naciągane, bo na przykład w pakiecie nie powinno być rozpakowanie, nie? I zabranie opakowania. Bo opakowanie to my sobie możemy sami, kurczę, w domu... karton zdeptać i wynieść, nie? Ale to jest w pakiecie. Ale są inne też pakiety, gdzie ściągają blokadę z silnika, poziomują od razu, sprawdzają szczelność, tak. Wiecie. I ja nawet to nie dojrzałem, Danusia dojrzała i właściwie różnica była pakiet taki nie full, jak to było, nie? Full pakiet. No, pakiet standard chyba taki to się nazywało. Był standard, a Danusia dojrzała taki pakiecik, że wszystko robią. I pakiet komfort chyba. Pakiet komfort się nazywa. To znaczy, wiesz co, ja się doczepię do ciebie, mój drogi. Do tych kartonów. Bo ja na przykład uważam, że właśnie fajne jest to, że oni też rozpakują i zabiorą nam te opakowania, te, nie wiem jak to będzie zapakowane, ale często to są takie duże opakowania i potem wiesz, te śmieci muszą nam stać przy bramce i stoją czekać. No w sumie tak. To a tak okay. To nam to po prostu zabiorą. No ja tam, mi akurat to pasuje. No, że... I co najważniejsze, zabierają stary sprzęt.
Ale to chyba teraz standard jest, mi się wydaje, że jak tam zaznaczysz sobie opcję, żeby zabrali, że jak, że chcesz, żeby zabrali stary, zużyty sprzęt, no to po prostu zabierają. Chyba, że masz jeszcze na tyle sprawny, że sobie sprzedasz na przykład, nie? Patrz, co ja ci mogę robić. Cyk, cyk, cyk. Co ja tam? No to... Nie, to się wytnie tam. Taki zajączek jesteś. To się wytnie już. No. No dobrze, kochani, to co? Nie będziemy już wam dzisiaj... Nie będziemy... Dzisiaj nudzić. tak króciutko, przepraszamy. Następny będzie dłuższy. Aha, jeszcze wam powiem, że jutro będzie operacja bardzo ważna. Jaka? Czy ty już nie pamiętasz, Tomeczku? Jeszcze. Jutro będzie operacja taka, że moje włosy zostaną skrócone przez... Mistrza fryzjerstwa, mamy mistrza takiego osobistego tutaj. Tak. I on przyrzekł, że na pewno to zrobi. I tym mistrzem fryzjerstwa jest właśnie taki łysy fryzjer. Łysy fryzjer, to wiecie, nie ufajcie łysym fryzjerom. Właśnie. Bo może zrobi im podobną fryzurę do swojej. No, nie. On jest dobry, te klocki i jak kosą. Chlas i już. No, także jutro będzie operacja, jak już Kinga też się zgodziła, także Kinga i Tomek jutro będą robić ostre cięcie. Stołeczek, na środku postawimy stołeczek, usiądziesz na stołeczku, ładnie wyczeszamy tak włoski, weźmiemy trymerka i... Będzie jutro operacja. Będzie operacja. I jeśli bym jutro wystąpił tak, z takimi oczami podbitymi, to pamiętajcie, że do nas do piwnicy, jak jedzie po ziemniaki, to często światło gaśnie. Mam nadzieję, że jednak będzie wszystko w porządku. Nie, żartuję. Będzie w porządku. Podjąłem się, obiecałem, to się podejmę tego ryzyka. Dobra, to co, żegnamy się już, żegnamy, nie? Kochani. Ślicznie wam dziękujemy, że z nami jesteście. Witamy też nowych widzów. Bardzo serdecznie witamy nowych widzów. Kochani, fajnie, że jesteście, że przychodzicie, że dołączacie do nas. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Dlatego tak wam często dziękujemy, bo to dla nas przynajmniej jest bardzo miłe, bo my jesteśmy takim maciupeńkim kanałem, bo jak ja nagrywałem na balkonie, jak ty tu zajęta byłaś, to też widzom dziękowałem. Też za to, że są, że poświęcają ten swój czas prywatny. No i za te komentarze są po prostu cudowne. Tak, naprawdę. Bardzo. No to jeszcze raz wielkie dzięki, kochani, i do jutra. Kłaniamy się nisko. Widzimy się jutro. I znowu palec sprawiedliwości. Siup.